Witam wszystkich serdecznie na naszym wieczornym, tygodniowym nabożeństwie, godzinie biblijnej. Kiedy tak słuchamy, że nie można mieć Biblii, że nie ma tłumaczenia, chociaż 97% już języków jest opanowanych i Biblia, czy fragmenty, czy części są przetłumaczone, to jednak ciągle jeszcze, z tego się dowiadujemy, ciągle są jeszcze dialekty czy języki, gdzie Pismo Święte jest niedostępne. A nawet jeżeli jest taka możliwość, to możemy słyszeć, jak trudno jest chrześcijanom mieć swoją Biblię, rozważać wspólnie Biblię, rozważać Boże Słowo. I mamy wielki przywilej dany nam od Boga, wielką możliwość, że możemy mieć Biblię, możemy rozważać Boże Słowo, możemy spotykać się, aby Słowo Boże było czytane, rozważane, zwiastowane. Będę kontynuował i mówił na temat Kościoła. Zatytułowałem to, tak jak wspomniałem, w oparciu o książkę Genegeca Budujcie jedni drugich. I pamiętacie, ci, którzy byli, rozważaliśmy pierwszą taką myśl odnośnie tego, co jest objawione odnośnie Kościoła, to, że jesteśmy członkami jedni drugich. To słowo jedni drugich w Nowym Testamencie użyte jest kilkadziesiąt razy i ono określa te zależności, jakie są pomiędzy tymi, którzy należą do Kościoła Jezusa Chrystusa. I kiedy mówimy o tym, czy mówiliśmy o tym, że jesteśmy członkami jedni drugich, to samo to określenie, to wyrażenie pokazuje, że Kościół przyrównany jest do ciała ludzkiego. Apostoł Paweł w swoich listach 30 razy używa tego terminu soma, ciało, czyli taką naszą zewnętrzną strukturę, posturę, tak jak wyglądamy. Ale pisze to, aby uzmysłowić nam, jak Kościół jest budowany, jak jest żywym organizmem budowanym przez głowę Kościoła, przez Jezusa Chrystusa. I w tym obrazie ciała możemy dostrzegać ogromną różnorodność, że są różne członki ciała, ale w tej różnorodności z drugiej strony dostrzegamy niesamowitą harmonię, jedność. I zwróciliśmy uwagę, i autor zwraca uwagę, że żaden chrześcijanin nie może działać efektywnie w pojedynkę. Inaczej mówiąc, nikt nie może powiedzieć, skoro ja nie jestem tym a tym w ciele Chrystusa. Na przykład nie jestem pastorem, albo starszym, albo diakonem, albo nie zajmuję się szkółką niedzielną, czy nie jestem w grupie uwielbiającej, ja nie należę do ciała. Apostoł Paweł mówi, absolutnie nie wolno nam w ten sposób myśleć. A z drugiej strony podkreśla, że każde oddzielanie się od zboru, od Kościoła, bo Kościół Jezusa Chrystusa, ci, którzy należą do Niego, mają swoje odzwierciedlenie w tych lokalnych społecznościach. Każde oddzielanie się jest niezgodne z tym, co Słowo Boże nas naucza na temat Kościoła. Jeżeli jesteśmy członkami jedni drugich i kilkadziesiąt razy jest powiedziane jedni drugim coś, mamy jakieś zobowiązania, jakieś polecenia jedni wobec drugich, to jak będę wykonywał to zadanie, jak wypełnię to polecenie jedni drugich, jeżeli mnie nie ma w Kościele, jeżeli ja gdzieś tam zjawiam się okazjonalnie w Kościele Jezusa Chrystusa, absolutnie w tym momencie nie jestem w woli Bożej, w tym, co Bóg zamierzył odnośnie Kościoła. A więc nie mogę też, jeśli nie mogę efektywnie w pojedynkę działać, służyć w Kościele, to jak myślisz, w jaki sposób będziesz mógł wzrastać, dojrzewać, jeżeli jesteś poza ciałem? To tak jakbym sobie odciął mały palec i uważał, że ten palec sobie poradzi bez ciała. My wiemy, co się z nim stanie. Będziemy go musieli za chwilę gdzieś tam zakopać w ziemi, bo po prostu umrze, jego nie przestanie funkcjonować.
Tak więc mówiliśmy o tym, że nie może być tak, że jeden członek czuje się ważniejszy od drugiego. Niezależnie od tego, jaką pełnimy funkcję i zadanie, mamy doceniać siebie nawzajem. Mamy mieć takie właściwe spojrzenie, że bez mojego brata, bez mojej siostry, bez tego, że korzystam także z ich duchowości, z ich tego, co oni czerpią bezpośrednio od głowy, od Chrystusa, ja jestem ubłogosławiony, bądź nie. List do Efezjan 4,16 wyraźnie o tym mówi, że wszyscy jesteśmy połączeni z głową bezpośrednio, bez jakichś tam pośredników, prawda? Ale mamy, każde Boże dziecko ma styczność osobistą z Chrystusem. A z drugiej strony jesteśmy ciałem Chrystusa i połączeni z sobą nawzajem. I to, co ja czerpię z Chrystusa, to, co ty czerpiesz z Chrystusa, z Bożej obecności, to przekazujemy dla ciała. I nie zawsze o tym musimy mówić, drodzy, ale dlatego, że Kościół jest duchowym organizmem, to także w sposób duchowy to oddziaływuje. To, co jest we mnie, to, co jest w tobie, będzie miało ten duchowy wpływ, nawet niewerbalny, ale będzie miało wpływ jeden na drugiego, bo w ten sposób jesteśmy połączeni. A więc nikt z nas nie może się czuć ważniejszy, ale też nikt nie może się czuć gorszy. Że po prostu apostoł Paweł w liście do Koryntian 12 rozdziale pierwszego listu bardzo wyraźnie mówi, że w ciele Jezusa Chrystusa są jedne członki widoczne, inne są niewidoczne, ale wszystkie są równie ważne i potrzebne. I mówiliśmy o tym, że to jedni drugim i to ten obraz ciała pokazuje nam, że powinniśmy zatroszczyć się o budowanie jedności, bardziej o ochronę jedności, żebyśmy podjęli konkretne zobowiązania, kroki, aby Kościół był budowany w jedności, czyli moje słowa, moje działanie i tutaj w Kościele, w zgromadzeniu i poza, aby one budowały jedność Kościoła, nie powodowały dysharmonii, zgorszenia, czegoś, co by burzyło tą jedność w Kościele Jezusa Chrystusa. I zakończyłem takim wezwaniem, czy wykorzystuję wszelką okazję naszych kontaktów, relacji, aby starać się pomóc mojemu bratu, mojej siostrze, tym, którzy są w zborze, stawać się coraz bardziej dojrzałymi w Jezusie Chrystusie. A dzisiaj chcę mówić o kolejnej rzeczy bardzo ważnej, która odnosi się do tego wyrażenia jedni drugim. W liście do Rzymian w 12 rozdziale, wierszu 10 czytamy takie słowo: miłością braterską, a więc Filadelfią, jedni drugich miłujcie. I może na tym pierwszym członie chcę się zatrzymać, na tej połowie tego zdania, które tutaj, a tą drugą połową zajmiemy się innym razem. Miłością braterską, Filadelfią, jedni drugich miłujcie. Muszę już z góry powiedzieć, że to tłumaczenie nie oddaje tego, co oddaje tekst grecki. Ale myślę, że dojdziemy przy rozważaniu dojdziemy i będziemy mogli zobaczyć, o co tutaj apostołowi Pawłowi chodzi. W języku angielskim to słowo przetłumaczone jest tak: w miłości braterskiej bądźcie oddani jedni drugim. A więc jedne jest, mamy miłować się w tej miłości braterskiej, a w tłumaczeniu angielskim bądźcie oddani jedni drugim. Drodzy, kiedy mówimy o Kościele Jezusa Chrystusa, wspominałem o tym, że człowiek nie może się do Kościoła zapisać. Ktoś przychodzi do Kościoła i mówi: ja chcę być częścią tego Kościoła. Nie jest w stanie się zapisać. Nawet gdybyśmy my jako ludzie go zapisali, to on wcale nie będzie w Kościele, bo muszą być spełnione duchowe warunki, aby człowiek stał się częścią Kościoła. Kościoła, czyli zgromadzenia ludzi, których Bóg osobiście powołuje do społeczności z sobą.
To wezwanie jest osobiste. Każdy, który znajduje się, czy jest częścią Kościoła, powinien umieć powiedzieć: oto ja wyraźnie usłyszałem głos Boży. No powiesz, no tak, teraz to on powiedział, głos Boży. Ja żadnego głosu z nieba nie słyszałem. No w Biblii jak czytam, to może tylko niektóre osoby, taki głos Boży bezpośrednio. Nie, chodzi o to, że Słowo Boże dotknęło twojego serca. I zrozumiałeś, że potrzebujesz zbawienia, że Słowo Boże i Duch Święty przekonał cię, że jesteś grzesznym człowiekiem, zgubionym człowiekiem. Jeżeli się nie nawrócisz do Chrystusa, jeżeli Jemu nie powierzysz swojego życia, jeśli nie zaufasz temu, co On uczynił na krzyżu dla ciebie, jesteś zgubiony, idziesz na zatracenie. I nagle odkrywasz to, bo Bóg przemawia przez Słowo i Duch Święty przemawia i to Słowo ożywia w nas w taki sposób i mówisz: ja oddaję moje życie Chrystusowi, ja chcę iść za Nim. I nagle doświadczasz wewnętrznej przemiany, doświadczasz świadomości, że Bóg przebaczył ci grzechy. I stajesz i mówisz: wiem teraz, że moje grzechy zostały mi przebaczone. Wiem, że Jezus mi przebaczył. Ktoś powie: no ale jak to wiesz? Po prostu wiem, modliłem się, prosiłem, wołałem do Boga i teraz wiem, że On mi przebaczył i wierzę na podstawie Jego słowa, bo On tak mówi, że jeśli ja skruszę moje serce, jeśli wyznam Mu moje grzechy, jeśli Go zaproszę do mojego serca, to On obiecuje, że mnie przyjmie. Ja doświadczyłem tego Jego przebaczenia. Nagle odkrywasz, że nastąpiła w twoim sercu niewidzialna dla takiego zwykłego oka ludzkiego przemiana. Jesteś ciągle tak samo wyglądasz, ciągle masz ten sam kolor oczu, ciągle tak samo się uśmiechasz. No może lepiej się uśmiechasz. Ten uśmiech jest wolny. Wiesz, że jesteś zbawioną osobą. Bóg przez swojego ducha i słowo daje tobie takie wewnętrzne świadectwo, poświadczenie, że należysz do Niego. I teraz chcesz należeć do Kościoła, chcesz być Jego częścią. Wiesz, że teraz dla ciebie życiem jest Chrystus i nie wyobrażasz sobie życia poza Chrystusem i poza Kościołem. To są owoce przemiany wewnętrznej nowonarodzenia. I nagle czytasz Biblię i dochodzisz do wniosku: aha, ja się nawróciłem, ja uwierzyłem, ja wierzę i wiem, że On mi przebaczył grzechy. O, powinienem zostać ochrzczony. I chrzest jest tym momentem, chrzest wodny, tym momentem, kiedy to jest taki graniczny duchowy punkt, w którym ty decydujesz się pogrzebać stare życie i w tym chrzcie jesteś zbudzony wraz z Chrystusem do życia z Bogiem. Oczywiście doświadczyłeś już przemiany, ale w chrzcie jakby fizycznie to stare życie zostaje pogrzebane i w chrzcie zostajesz wzbudzony. To jest początek. To jest coś, co jest początkiem. Apostoł Piotr stanął i powiedział ludziom, którzy zawołali: co mamy zrobić, aby być zbawionymi? A Piotr mówi: upamiętajcie się. Zmieńcie swój sposób myślenia na Boży. Odwróćcie się od waszych grzechów. Zacznijcie żyć dla Boga. I dajcie się ochrzcić. A później mówi: weźmiecie moc Ducha Świętego i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, to jest jedna rzecz. A więc stajesz się częścią tego organizmu, tego ciała Jezusa Chrystusa. Jeżeli koncepcja zboru jako ciała uzmysławia nam, że jesteśmy członkami jedni drugich, podkreśla tą jedność w różnorodności, to koncepcja rodziny, bo Kościół to nie tylko ciało, ale obrazem Kościoła jest rodzina. Kościół jest duchową rodziną, dlatego że zostaliśmy zrodzeni do Kościoła z mocy Boga. Nie potrafiłem zmienić swojego serca. Nie potrafiłem zmienić moich przyzwyczajeń. Nie potrafiłem zmienić mojego życia. Do momentu, dopóki Chrystus nie przyszedł do mojego serca, kiedy ja Mu nie otworzyłem drzwi do mojego serca, wtedy On dokonał tego, co było niemożliwe dla mnie. Zmienił moje życie. Radykalnie je zmienił. Słuchajcie, to jest zdumiewające. Ludzie, jak mówią świadectwa, kiedy się pomodliłem,
Kiedy wezwałem do Boga, wołałem do Niego wieczorem, rano się obudziłem i byłem zdziwiony, że taki pokój jest w moim sercu. Taka świadomość, że teraz jestem własnością Boga. I nagle moją pierwszą może rzeczą było, że zapalałem papierosa, ale nawet zapomniałem, że coś takiego jak papierosy są. Wstałem, zupełnie zacząłem inaczej funkcjonować. Wiecie, nagle uświadomiłem sobie, że już nie przeklinam. Przedtem to było coś normalnego, co było, ale nagle coś się zmieniło. Jest pokój, jest świadomość tego, że należy do Boga. I nagle odkrywasz, że następuje przemiana, którą dokonał Bóg, nie ty i ja w swojej mocy. Zrodzeni z Ducha, zrodzeni z mocy Słowa, zrodzeni z Boga. Słuchajcie, te trzy boskie osoby są wymienione przy nowonarodzeniu. Apostoł, Pan Jezus sam mówi do Nikodema, jeśli się ktoś nie narodzi z Ducha, nawet nie zobaczy Królestwa Bożego. Co się z ciała narodziło, jest ciałem, co się z Ducha narodziło, jest Duchem. A w pierwszym rozdziale Jan mówi tak, ci, którzy tym dał moc, aby się stali Bożymi dziećmi, to jest tym, którzy są zrodzeni z Boga. A w liście Piotra pierwszym, w liście Jakuba czytamy, że On zrodził ciebie i mnie ze słowa swojego, przez moc słowa swojego. A słowem jest Chrystus. A więc popatrzcie, cała Boża Trójca, Ojciec, Syn i Duch uczestniczą w tym nowym życiu, które przychodzi do nas. Przez wiarę w Jezusa, przez zaufanie Bożemu Słowu, przez to, że ukorzyliśmy się i zobaczyliśmy, że potrzebujemy Jezusa, inaczej nie możemy być uratowani. Odwróciliśmy się od grzechu. Ale ta koncepcja Kościoła też pokazuje mi, że nie tylko jestem w organizmie, zdrowym, Bożym, Chrystusa organizmie, bo jestem, należę do ciała Jezusa Chrystusa, tym jest Kościół, ale że należę, nagle znalazłem się w Bożej rodzinie. To podkreślałem, że i mówiłem, że to słowo bracia, adelfoj, oznacza zrodzeni z jednego bracia, z jednego łona. Czyli to pokazuje, że my jesteśmy zrodzeni z tego Bożego łona, z mocy Bożej i włączeni do Jego rodziny. Jeśli tutaj jest mowa o miłości braterskiej, o Filadelfii, i jeżeli apostoł Paweł pisze tak w liście do Efezjan 3:14, zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Jeżeli ja otwieram Biblię i co chwila czytam, bracia, 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 miłujcie jeden drugiego, bracia, róbcie to i tamto, drodzy, bracia, a wiem, że bracia, że siostry są w braciach, prawda, to dotyczy także sióstr, to znaczy, że Bóg uczynił nas swoją rodziną. Dlatego mogę modlić się świadomie już teraz, świadomie, całkowicie nazywać Boga Ojcem, Tatusiem. Kiedy się modlicie, mówił Jezus, mówcie do Boga Ojcze, Tatusiu, bo stałem się częścią Bożej rodziny. Bóg jest nie tylko moim Panem, nie tylko głową tego ciała Kościoła, ale On jest moim Ojcem, a Chrystus nazywa siebie moim bratem. Należę do Bożej rodziny. Już nie należę do grzesznego świata. Nie jestem już grzesznikiem. Jestem odkupionym, zbawionym człowiekiem, Bożym dzieckiem. Ja wiem, że upadam. Ja wiem, że grzeszę, ale już nie należę, już nie jestem grzesznikiem, który idzie na zatracenie. Jestem zupełnie nowym stworzeniem, Bożym dzieckiem. Tak więc miłość braterska i to stwierdzenie miłości braterskiej pojawia się wielokrotnie. I ten obraz Kościoła jako rodziny na miejsce tego obrazu, czy uzupełnia ten obraz ciała, ten obraz rodziny podkreśla i dodaje do tego obrazu ciała poczucie ciepła, czułości, troskliwości, wierności. Wiecie, jeżeli apostoł Paweł pisze w liście do,
Tesaloniczan, takie zdumiewające słowa, jak on traktował ludzi, którym głosił, jak traktował ich później po nawróceniu. Mówi tak, w liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale od 7 wiersza, chociaż jako apostołowie Chrystusa, czyli mający ten najwyższy autorytet w Kościele, mogliśmy być w wielkim poważaniu. Mogliśmy być. I oczekiwalibyśmy na ten szacunek, który należy się według naszego powołania i służby. Przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczający troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Ponieważ was umiłowaliśmy. Paweł mówi, zachowywaliśmy się jak matka nad swoim niemowlęciem, urodzonym dzieckiem z całą troskliwością. Żeśmy troszczyli się o was, aby po nawróceniu, abyście dojrzewali i wzrastali. Niesamowity obraz. Ale jeżeli apostoł Paweł mówi, my takimi byliśmy, to pomyśl o Ojcu w niebie, w psalmie, który brat tutaj nam czytał, Roman. Ta troskliwość to ciepło ojcowskie, Ojca z nieba. On takim właśnie jest. Ludzie myślą, że Bóg jest takim nieporuszonym, surowym, zagniewanym. Patrzy na człowieka i czyha tylko, kiedy by go dopaść za jego błąd czy upadek. To nie jest biblijny obraz Boga. To jest Ojciec. A jeżeli to słowo Abba, aramejskie słowo, o którym mówił Jezus, wy kiedy się modlicie, mówcie Abba, to słowo dosłownie brzmi tatusiu. Tatusiu, który jesteś w niebie. Ale to właśnie wyraża tę niesamowitą bliskość relacji Boga z człowiekiem. Dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że sam Bóg na to pozwolił. Sam Bóg dokonał odkupienia. Sam Bóg dokonał usprawiedliwienia i uświęcenia twojego i mojego życia. To nie jest nasze dzieło, drodzy. To nie jest coś dokonane moim wysiłkiem. Ludzie myślą, że jeżeli zamkną się w jakimś miejscu i nie będą tam siedzieć i modlić się, i czytać, i śpiewać, i modlić, że osiągną świętość. Ale muszę wam powiedzieć, w oczach Boga będą jak ciągle zabrudzona szata, dopóki krew Baranka Bożego ich nie oczyści. Dopóki nie uwierzą, że źródłem usprawiedliwienia i uświęcenia jest sam Jezus Chrystus, który tylko czeka, aby przyjść do ich serca, jeżeli mu na to pozwolą. Niektórzy się na słupach, wiecie, taki był słupnik w historii Kościoła, siedział tam na tym słupie 20 czy ileś lat. Wiecie, ludzie myślą, że jeśli się zamkną, to cały świat, będą wolni od całego świata, ale nie wiedzą, że diabeł atakuje umysł człowieka i pragnienia, i pożądliwości, i różne rzeczy. One są w środku. Z serca ludzkiego pochodzi to wszystko. I diabeł atakuje i próbuje myśl. Nie oddzielisz się od tego. Jedynie on jest twoim i moim oddzieleniem. On, Jezus, który przychodzi do naszego życia. Tak więc miłością braterską, Filadelfią. A więc chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że Kościół jest rodziną. I Paweł maluje ten obraz. To nie jest jego pomysł, to nie jest jego koncepcja, drodzy. On to pisze z inspiracji Ducha Świętego. To jest mu objawione i on to przekazuje. Abyśmy wiedzieli, że ci, którzy są narodzeni z Ducha, narodzeni z mocy Słowa, stają się Bożą rodziną. Wiecie, to jest tragedia. Jeżeli człowiek nawraca się, staje się częścią zboru, a później go w tym zborze nie ma i on jest zadowolony, jemu się wydaje, że on fantastycznie funkcjonuje. On sobie bez kościoła poradzi, on bez innych sobie poradzi, bo przecież on ma osobistą społeczność z Panem. To nie jest obraz Biblii. To nie jest funkcjonowanie kościoła. Bo potrzebujemy się nawzajem.
bo jesteśmy zależni od siebie nawzajem, bo potrzebujemy, żeby jeden stał obok drugiego i wspierał jeden drugiego i pomógł jeden drugiemu dojrzewać i wzrastać. A do tego trzeba pokory. Pycha mówi, dam sobie radę sam. Ja nie potrzebuję zboru. A jeśli już, to tak okazyjnie tam wpadnę i się pokażę. To nie jest biblijna postawa, biblijne zachowanie. Paweł mówi, bądźcie oddani jedni drugim. Traktujcie się z niesamowitą delikatnością, czułością, tak jak ja jako apostoł traktowałem Kościół, bo wiecie, to słowo, które tutaj jest użyte, tam jest ciekawe słowo. Dosłownie czytając ten fragment, powinienem to oddać w taki sposób. Kochaniem braci ku jedni drugim tkliwi. No to już mamy w ogóle, nie wiemy o co chodzi. To jest takie dosłowne tłumaczenie tekstu. Ale przekładając to na nasze, to słowo miłujcie braterską miłością jedni drugich, miłujcie. Tam jest oddane słowo miłujcie, ale to słowo nie jest dokładnie w ten sposób. Ono oznacza być oddanym jeden drugiemu. Dosłownie oznacza wzajemną miłość rodziców i dzieci, męża i żony. Oznacza kochać czule, okazywać przywiązanie w miłości, okazywać serdeczność. A więc kiedy apostoł Paweł pisze do Rzymian, żeby tą braterską miłością miłowali się nawzajem, to właśnie to ma na myśli. Miłością braterską bądźcie oddani w sposób serdeczny, okazujący czułość i uczucie jeden wobec drugiego. Powiem wam, to jest rewolucja. W ogóle Kościół to jest rewolucja. Taka Boża rewolucja. Bo Kościół nie polega na tym, że ludzie przychodzą i odchodzą. Przychodzą na nabożeństwo i odchodzą. Nie. Kościół to jest ciągła relacja moja, nasza z Panem i relacja nawzajem twoja i moja i nasza z Bogiem. To jest Kościół, to jest Boża rodzina. Nie wiem, jakie macie relacje w rodzinach, ale jest coś kapitalnego, kiedy rodzice, kiedy dzieci, kiedy siedzimy razem przy stole, kiedy razem jemy, razem rozmawiamy, kiedy razem się błogosławimy, kiedy jeden na drugiego położy rękę i błogosławi. Ojciec syna, mama syna, córkę. Kiedy dzieci położą ręce na rodziców i błogosławią. Rodzina, Boża rodzina. Kiedy rozpoczyna się jedzenie, rozpoczynamy modlitwą i dziękujemy Bogu za to, że mamy co jeść. Bo jesteśmy rodziną. Kiedy, wiecie, różne są sytuacje i napięcia w rodzinach i nieporozumienia, ale dlatego, że mamy miłość, miłością braterską. Miłować się nawzajem. Te wszystkie rzeczy powinny być niwelowane. I tak samo w Kościele Jezusa Chrystusa. Pomyśl przez chwilę. Czy ja jestem taką osobą, która potrafi okazywać pozytywne emocje, tą tkliwość, tą czułość, tą serdeczność wobec moich braci i sióstr? Ja wiem, że niektórzy mają problemy w ogóle z okazywaniem emocji i uczuć. Wiecie, różne mogą być ku temu powody. Na przykład może być tak, że w twoim domu rodzice raczej nie okazywali uczuć. Nie znaczy, że cię nie kochali, ale nie potrafili okazać uczuć. Nie potrafili przytulić, nie potrafili powiedzieć kocham cię. A jeśli już, to tak raz od święta. Nie potrafili tego i może ty sam przejąłeś to, ale teraz stałeś się Bożym dzieckiem. Należysz do Kościoła Jezusa Chrystusa i Bóg i Duch Święty chcą ci pomóc zmienić to, do czego przywykłeś,
co nie powinno być, gdzie powinieneś coraz bardziej okazywać serdeczność, bo tak tutaj jest napisane, miłością braterską, tą Filadelfią, jedni drugich. Okazujcie sobie jedni drugim serdeczność, bądźcie oddani wobec siebie. Tak więc może było tak, że w mojej rodzinie to nie funkcjonowało, ale jesteś teraz w Bożej rodzinie. Masz możliwość, Duch Święty, Duch Boży, obecność Chrystusa, ten, który jest źródłem miłości, on jest w tobie i możesz to przełamywać. Może obawiasz się odrzucenia. Może obawiasz się, że jeżeli otworzysz swoje serce, bo już nieraz otwierałeś serce wobec kogoś i cię zraniono, wykorzystano twoją otwartość. I jest taki naturalny lęk, taka obawa, że jeśli znowu się otworzę, to znowu ktoś coś zrobi wobec mnie takiego, że będę zraniony. Wykorzysta moją otwartość, moje otwarte serce. Ale moi drodzy, nie powinna to być dla nas żadna wymówka. Powinniśmy patrzeć na to, czego Pan od nas oczekuje, do czego On nas prowadzi. Chrześcijanin powinien być wrażliwym człowiekiem. Powinniśmy pracować nad tym, aby nasze relacje z innymi stały się dojrzałe. Bo wiecie, myślę, że takie zamykanie się, taka słabkowość, takie stronienie, taki dystans, to nie świadczy o tej duchowej dojrzałości. Powiem tak, Jezus jak nikt inny otworzył swoje serce. Czy był zraniony? Czy był zlekceważony? Czy podeptano Jego otwarte serce? A czy On później powiedział, teraz zamknę moje serce, dam sobie spokój z ludźmi? Może zobaczyć, że On dalej pozostał pełnym miłości i ciepła wobec swojego stworzenia. Nadal takim jest. Nic nie było w stanie Go, bo On jest tym dojrzałym, tym, który jest wrażliwy cały czas i nic nie jest w stanie Go zatrzymać w tym właściwym tej postawie, zachowaniu. A więc nie bój się ryzykować. Zaufaj Bogu. Nawet jeżeli ktoś cię zrani, pamiętaj, Bóg jest twoją tarczą, On da ci ochronę. Może było tak, że byłeś raniony przez swoich rodziców. Nie miałeś zachęty, nie miałeś ciepła. Nie mogłeś sprostać oczekiwaniom swoich rodziców, bo oni zamarzyli sobie tak niebotyczne rzeczy wobec ciebie. I ciągle cokolwiek zrobiłeś, było źle, źle, źle i nie chcesz się już otwierać. Ale jesteś w Bożej rodzinie. Pan ma moc uleczyć to. Możesz przyjść i powiedzieć, Panie, ulecz moje serce, ulecz moje emocje. Moi drodzy, to wiąże się też z tym, że niektórzy mają problem z okazywaniem uczuć wobec Boga. Te swoje złe doświadczenia z ziemskim ojcem, często surowym, niechwalącym, niedopingującym, niezachęcającym, przenoszą na Boga, że Bóg takim właśnie jest, jak ich ojciec. Ale Bóg jest zupełnie inny. Możesz modlić się i prosić, Panie, możesz zacząć mówić do Boga, że Go kochasz, że Go miłujesz, że On jest najważniejszy dla ciebie. Dlaczego nie? Właśnie chyba tak to powinno wyglądać. Przedtem się Bogiem nie interesowałem za bardzo. Był tak odległy, był tak daleki, tak nieobecny w moim życiu. Ale kiedy się nawróciłem, kiedy oddałem moje życie Bogu, On jest moim ojcem. On jest moim tatą. On jest tym, który okazał mi taką dobroć. Oczywiście ja nie zapominam o tym, że On jest święty, On jest Panem. Ale z drugiej strony On sam z łaski swojej daje mi to przyzwolenie, że mogę podbiec do tronu Jego łaski i modlić się i prosić Go i być z Nim w społeczności. Możemy tak, drodzy?
Czyż list do Hebrajczyków, 4 rozdział, 16 wiersz właśnie nam o tym nie mówi? Przystąpcie z ufną odwagą do tronu łaski. Może jesteś osobą, która jest często daje się, czy jest urażona, zagniewana, chowasz gniew, urazę. Wyrosłeś taki, może nie wiem, gdzieś twoja sytuacja rodzinna to spowodowało, że chodziłeś taki młody, dorastający, a później coraz większy. Wszystko cię irytuje, wszystko cię drażni, ale stałeś się nowym stworzeniem. Jesteś zupełnie kimś innym w Chrystusie. A więc nie bądź taki. Nie noś gniewu i urazy. Proś Boga, aby cię z tego oczyścił, uwolnił. Nie przenoś tej niedojrzałej postawy na Bożą rodzinę, na Kościół Jezusa. Rozpraw się z tym. Wiecie, czasami jest tak, że jesteśmy, będąc Bożymi dziećmi, ale ciągle pozostajemy, to w nas gdzieś tkwi ten taki egoizm. Panie, daj mnie. Panie, pobłogosław mnie. Panie, pomóż mi. A powinieneś zacząć się modlić: Panie, pobłogosław moich braci, moje siostry. Panie, udziel im łaski. Daj im więcej. Rozumiecie? Żeby się uwolnić od tego egoistycznego myślenia ciągle o sobie. Zacznij błogosławić innych, modlić się o innych, wspierać innych, zachęcać innych. Modlić się o potrzeby innych. Rozpocznij od bardzo małych kroków, ale rozpocznij w tym kierunku. Okaż komuś wdzięczność, pochwałę, pomódl się o kogoś, podziękuj, obdaruj. Jeśli możesz, zaproś na obiad. Różne formy mogą być, kiedy przestajemy myśleć o sobie, zaczynamy myśleć o innych. Nie pozwól, żeby zranienia, żeby te niedojrzałe postawy spowodowały, że będziesz się ciągle odsuwał od innych, dystansował. Taki sam, taki zamknięty, taki, wiecie, z takim pancerzem ochronnym, bo przecież tyle razy mnie zraniono. Nie pozwól na to, bo im bardziej będziesz się izolował od innych, twój niewłaściwy stan serca, umysłu będzie się pogarszał. Będzie coraz gorszy. Jeszcze bardziej w tym będziesz się pogrążał. Ale też, drodzy, kiedy widzimy w zborze osobę, która się dystansuje, pamiętajmy, ci, którzy się nie dystansują, pamiętajmy, że taka osoba potrzebuje twojej i mojej uwagi, miłości, troski. Nie bierzmy tego jakby tak, no skoro on taki jest i nie chce, to dam sobie z nim spokój. Ale szukajmy możliwości tego wychodzenia w miłości jeden do drugiego. Miłością braterską. Okazujmy, bądźmy oddani jedni drugim sobie nawzajem. Tą miłością braterską okazujmy serdeczność wobec siebie nawzajem. Przyjmujmy, okazujmy przywiązanie jedni wobec drugich. Apostoł Jan w pierwszym liście, w 4 rozdziale od 7 do 10 wiersza, między innymi mówi tak. Myśmy śpiewali tą pieśń kiedyś na obozie młodzieżowym. Ktoś ułożył melodię do tego i śpiewaliśmy ją. I do dziś ją pamiętam i ten wiersz. Najmilsi jedni drugich miłujcie. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i Boga zna. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Na tym polega miłość. Że nie jestem kochany, nie jestem lubiany, jestem może lekceważony, ale na tym polega miłość, że ja pierwszy wychodzę z miłością do tej osoby.
nie z gniewem, nie ze złością, nie z rewanżem, nie żeby oddać tym samym. Na tym tak Bóg nas umiłował. Tak Bóg właśnie nas potraktował. W taki sposób Bóg podchodzi do twojego i do mojego życia. Kończąc, jeszcze może jeden fragment albo dwa z Bożego Słowa. A o miłości braterskiej nie ma potrzeby do was pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy, zachęcamy was, bracia, abyście tym bardziej obfitowali. A więc miejcie tą Filadelfię, tą braterską miłość, która objawia się przywiązaniem, delikatnością, czułością. Miejcie to. Inny fragment z listu Piotra mówi tak. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości bratniej umiłujcie jedni drugich czystym sercem gorąco. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Wiecie, to mnie niesamowicie dotyka. Umiłujcie czystym sercem gorąco jedni drugich. Gorąco. Drodzy, a więc nie powinniśmy być obojętni jeden wobec drugiego. Nie powinno być tak, że nie zauważamy jeden drugiego. Mamy rozumieć, że jesteśmy Bożą rodziną i Bóg oczekuje, że będziemy okazywać sobie w ten właściwy sposób miłość, braterskość, czułość, delikatność w taki właściwy sposób, tak jak Boże Słowo nas w tym względzie uczy. Bóg jest miłością. I kto z Boga zrodzony jest, ten miłuje. Ten miłuje, bo po tym też poznaje, że przedtem tego nie było we mnie. Nie było we mnie miłości do Boga ani do ludzi. Ale kiedy On przyszedł do mojego życia, wkroczył do mojego życia, dlatego że Go zaprosiłem, Mu zaufałem, wierzyłem, On napełnia mnie swoją miłością. Biblia mówi, apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego. A ten Duch Święty tutaj jest. Powstańmy, aby się modlić. On tutaj jest. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, tego wieczoru coś zrobili. Chciałbym, żebyś powiedział, Boże, ja chcę właśnie takim być. Ja chcę okazywać braterską miłość, siostrzaną miłość. W taki właściwy sposób, okazując tą właściwą delikatność, tkliwość, troskę jeden o drugiego i powiedz, Panie, przyjdź Duchu Święty i napełnij mnie Bożą miłością, a kiedy mi jej brakuje, uzupełniaj mnie Bożą miłością. Czy chcemy się tak modlić? Drodzy, czy chcemy być posłuszni Słowu Bożemu? Panie, tak dziękuję Ci, że Ty jesteś tutaj. Dziękuję Ci, że Twoje Słowo jest żywe i święte. I proszę Cię, Panie, abyś napełniał moje serce Twoją Bożą miłością i braterską miłością. Tak proszę Cię, Boże Wszechmogący, aby to ten zamiar Twój wobec mnie i wobec nas, aby on mógł się wykonywać także przeze mnie, Panie. Tak proszę Cię, Panie. Chcę być osobą, która świadomie idzie w tym kierunku, aby okazywać właściwą troskę, właściwą delikatność, to przywiązanie do moich braci i siostry. Dziękuję Ci za Kościół i za moich braci i siostry na tym miejscu. I Ty wiesz, Panie, i Ty znasz moje uczucia, moją miłość, Panie, do zboru, do Kościoła. Tobie niech będzie chwała. Proszę Cię, Duchu Święty, rozlewaj więcej i więcej w moim sercu i w naszych sercach tej miłości od Ciebie, Ojcze. Amen.